Wschód Bardziej Bliski, czyli vlog z Krainy Ojców. Święty Jan Paweł II pośród wielu tekstów, które nam zostawił w swojej spuściźnie literackiej i doktrynalnej, pozostawił list apostolski Orientale Lumen. Tekst odrobinkę zapomniany, a szkoda, bo bardzo ważny dla całego powszechnego Kościoła. Nazywam się Przemysław Marek Szewczyk, jestem prezbiterem Kościoła Rzymskokatolickiego i zapraszam na vlog o Bliskim Wschodzie. Wschód Bardziej Bliski czyli wlok z krainy ojców. Adhortacja apostolska Orientale Lumen rozpoczyna się od stwierdzenia, że światło wschodu oświeca Kościół powszechny, od kiedy rozbłysło nad nim wschodzące słońce. Jezus Chrystus, nasz Pan, którego wszyscy chrześcijanie wzywają jako odkupiciela człowieka i nadzieję świata. Jest to bardzo ważne przypomnienie, że wszyscy chrześcijanie, gdziekolwiek by nie żyli, czy na zachodzie, czy na północy, czy na południu, oświecani są światłem bijącym ze wschodu. Chrystus, którego wzywamy jako Pana, jako odkupiciela, jako naszą nadzieję, przyszedł stamtąd. A zatem to jest najgłębsze źródło, dlaczego chrześcijanie nie potrafią odciąć się od Bliskiego Wschodu, nie potrafią porzucić tej ziemi. Nawet jeżeli nie będziemy o nią walczyć militarnie, jak w czasach pięknego średniowiecza, kiedy broniliśmy dostępu do Ziemi Świętej zbrojnie, na wszelkie sposoby powinniśmy starać się, aby chrześcijanie zachowali tam dostęp, aby mogli przez troskę i obecność w Ziemi Świętej pielęgnować własne korzenie. Ojciec Święty w tej samej adhortacji przypomina, że dziedzictwo Kościołów Wschodnich jest dziedzictwem powszechnego Kościoła. Że nie tylko nasz Pan Jezus Chrystus kieruje nasze oczy na ziemię Bliskiego Wschodu, ale również całe dziedzictwo Kościoła, pierwsze sobory i synody, pierwsi ojcowie Kościoła. Wszyscy tam żyli, wszyscy stamtąd pochodzą. To jest ich ojczyzna, to jest ich kraj. A zatem całe dziedzictwo pierwszych wieków chrześcijaństwa, które jest doświadczeniem wschodnim, jest dziedzictwem całego Kościoła. A zatem ojcowie wschodu, ojcowie żyjący na terenie dzisiejszej Syrii, dzisiejszego Egiptu, Palestyny czy Turcji, są ojcami również naszego Kościoła, żyjącego już pod zupełnie inną szerokością geograficzną. I Ojciec Święty przypomina, i jest to bardzo mocne przypomnienie, że jest obowiązkiem każdego katolika, bez względu na to, do jakiej tradycji przynależy, przynajmniej poznać to dziedzictwo, zrozumieć skąd wyrasta Kościół, poznać historię Kościoła żyjącego do dzisiaj na Bliskim Wschodzie. Poza tym jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt wynikający z tego, że Kościół jest powszechny. Ojciec Święty Jan Paweł II w tej adhortacji Orientale Lumen wyraził wielkie życzenie, żeby przywrócić kościołowi i światu obraz powszechności kościoła. Chrześcijaństwo nie realizuje się w jeden sposób, na przykład w znanej nam doskonale tradycji łacińskiej. Chrześcijaństwo realizuje się w różnych tradycjach, zrealizowało się pięknie w tradycji greckiej, koptyjskiej, syryjskiej, w wielu innych. I dopiero uświadomienie sobie, że w, tak, bo, w takim bogactwie realizuje się jedno przesłanie ewangeliczne, jest rzeczywistym ukazaniem Kościołowi i światu tego, że Ewangelia musi wcielić się i przeniknąć każdą kulturę i każdą cywilizację. A zatem nie tylko kontakt z historią Bliskiego Wschodu, ale i z jego teraźniejszością pozwala nam lepiej zrozumieć, czym jest Kościół i w pełni zrealizować zamysł Chrystusa wobec swojego Kościoła.